dobrze. Bardzo dobrze się trenuję. Dobrzy trenerzy. Jest fajnie mega. Wiem, że się tu bardzo dobrze uczę. No. Rozmieniamy się, myślę, że bardzo. Trenerzy oczywiście w tym bardzo pomagają. Mamy dużo dobrych kolegów. Myślę, że z tego wyjdzie coś najlepszego. Ładna paka. Intensywna praca już teraz z trzema zespołami. To nie lada wyzwanie. Dość duże wyzwanie i szkoleniowe, i logistyczne. Myślę, że już tak te wyzwanie się dociera i funkcjonujemy prawie tak, jak żeśmy zaplanowali. I Marcela Kobierskiego. I idziecie z piłką, każdy ma piłkę i stał tej bramki. Jak ta najnowsza grupa, najmłodsza? Ja myślę, że bardzo zbliżone reakcje i bardzo zbliżone podejście do tych poprzednich grup. Na początku muszą się przede wszystkim nauczyć naszej organizacji pracy oraz jakby powiedzmy standardów, które dotyczą i tej najstarszej kategorii wiekowej, jak również mają dotyczyć ich. I jak to możliwe takie podobieństwo, bracia? Nie wiem. Tutaj na treningach ciężko dostajecie w kość? No trochę dostajemy, ale tak to jest dobrze. Ja jestem trzeci tydzień, gdzie tam czwarty. No i jakie wrażenia pierwsze? Fajnie. Możemy się mierzyć z dobrymi drużynami i się bardziej, mamy większe pole do rozwoju. Dawaj. Drużyna jest bardzo dobra. To widać nawet po trenerach też. Jak się starają trenerzy, no. Wiem, że się dużo nauczę, to jest pewne też, choć no kolegów też już mam. Moje kolego ma, żeby zostać jak najlepszymi piłkarzami. Nie? Jak to zrobić? No starać się najbardziej, nie? No i dawać sobie 100% na treningach. Szóstka, siódemka, jedenastka, 8, 10, 9. To co pokazywałem, no to personalnie wygląda to tak. No w sumie to zdobywamy dużo bramek. No i wygrywamy mecze. Dumni z siebie? Tak. Jak wspominasz swoje początki, co możesz poradzić tym, którzy teraz zaczynają? Żeby się nie bali, żeby gadali z kolegami, żeby się nie stresowali niczym.